Wszystkim, znowu Funio 7, dalszy ciąg Arkanum. Przypowieść o maszynach i magii. Dobra. Dosyć z tym wierceniem się na krześle. Wejdźmy tutaj. Powiedzmy hej, hi, hello do tych panów. Tak to wymaga... Jak to się nazywa to słowo? O, etykieta magów. Okej, jakieś kolejne magiczne szaty. Klucz do biblioteki. Szaty wezmę. Jeszcze takich chyba nie spotkaliśmy. A, ej. Ci panowie... grają na poważnie. Mój pies również. To pułapki. Będę musiał ponaprawiać wszystkie zbroje po tej wyprawie. Ciach. Au! Właśnie to samo pomyślałem, psie. Sterta kurzu. Hełm oraz... topór dobrej jakości? Jakiś chwila. Hełm się może przydać. Ej, nie przeszkadzajcie mi. Nie widzicie, że łupię właśnie stertę kurzu. Dobra. Komu przydałby się hełm? Ty masz hełm. Ty nie masz, ale ty pewnie nie nosisz hełmu. Nosisz hełm? Ej, Virgil. Nie o ciebie mi chodziło. Nie, ty nie nosisz hełmu. Nie dziwię się. Trudno by było znaleźć coś, co pasuje do jego... facjaty. Też nie nosisz hełmu? Skąd ty masz tą buławę? Będę musiał jej to zabrać i zidentyfikować. Dobra, a póki co... więcej obszarpanych uczników. Wow. Tych nie zauważyłem. Dobra. Wygląda na to, że ktoś spsuł albo spiesował tych uczników. Ha. Okej, dobra. Złupmy ich zwłoki, jak przystało, na poszukiwacza przygód. I zobaczmy, co my tu dalej mamy. A właśnie, co to za książka? Legendy Tredwant? Skąd ja to mam? To ta książka o tej demonie. Chwila. Gdzie się podziała moja zbroja? Najwidoczniej straciła całą wytrzymałość. Coż za niefortunne wydarzenie. Dobra. Chciała już mi wcześniej gdzieś wypaść. A ja nie zauważyłem. Zdarza się. Dobra. Ci panowie. Zbroja zniszczona. Kto to? Kto to nie ma zbroi? Paramus Smithy. Ta... na szczęście znalazł skądś zamiennik. Może opuściłem gdzieś zbroję na podłogę? A on podniósł? Arkanum. Tak, Arkanum. Świat niewytłumaczalnych zdarzeń i cudów.
Te? Spoko. Zwietrzały szkielet. No, chyba będzie się gadać, skoro jeszcze nas nie atakuje. Niezidentyfikowany. To wygląda ciekawie. 10 tysięcy punktów wytrzymałości to całkiem sporo. Tylko musimy zrobić miejsce na ten szmelc. A co tam? Mogę to na kimś użyć. Dobra, Virgil, otrzymaj to. Brawa, nie nałożyłeś, dziękuję. Kim jesteś? Jesteś żywą istotą? Duchem? Powtórzę, ktoś ty? O co chodzi? Co już to za klątwa, o której mówisz? This temple, a home to the order. Speakers commune, dancing with the dead. They brought us back to sever the hand. So very long ago. Ręka. No cóż, znają pewną rękę, która się zajmowała takimi niegodziwościami. Każdy chce żyć. Jaki krąg? Jaka krew? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Kliniczny przypadek na to, jak śmierć nie nastraja do rozmów. Albo też innych kontaktów interpersonalnych. Nie polegających na próbie zabicia. Dobra. Nic tu nie ma. Ładna kompania. Zaraz się tam wparujemy. Proszę, nie niszczcie mojej kolejnej zbroi. To byłoby nad wyraz niemiłe. Okej, okay, kolejnych parę adwokatów diabła. Wiecie co, chyba rzucę zwinność ognia na psa. Tylko jeszcze tak dla pewności sprawdzę. Teraz ma 18 zręczności. Zwinność ognia na psa. Nie widzisz celu. Tak to nie widzę celu. I teraz ma zręczności 20. To jest plus 2. Nie jest to zbyt duża zmiana. Ale zawsze. Dobra. Parujmy do środka. I przełączę na naturowe, ponieważ ci panowie udowodnili, że potrafią kopać. Dobra. A poczekam, aż się ich zbierze więcej dookoła, dopiero wtedy zacznę walić obszarówki. Gnojarek czy adwokat diabła? Niech będzie, że adwokat diabła. Pierwszy padnie na podłogę. Aczkolwiek te gnojarki mogłyby się szybciej poruszać. Byłoby miło z ich strony nad wyraz. Mogłyby również szybciej ginąć. Aha. Reszta członków drużyny najwidoczniej stwierdziła, że dam sobie radę sam. Co w sumie mają rację. Ja zbieram wszystkie zwoje. Swój kontroli umysłu. Ciach, 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 ciach. Kto powiedział? Magnus?
Jormund. Ciach, 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 ciach. Dobra. Już pies nie potrzebuje zwinności ognia. Zobaczmy, co my tu mamy. Dużo rzeczy. Fajnie, lubię dużo rzeczy. Są nad wyraz interesujące. Łzy Morgana. Eliksiry kamiennej skóry. No bardzo, bardzo fajne rzeczy my tu mamy. Zwój gaszenia życia. Bardzo fajne. Tylko jak zwykle nie mam na nie miejsca. Więc tak, ty to trzymaj. Trzymaj to, trzymaj to, trzymaj. Trzymasz parę zwojów. Wsparcie bestii. Nie, rozproszenie magii, bo wolę sam trzymać, żeby oni tego nie zużyli. Jakiejś głupiej sytuacji. Kontroli umysłu. Przekształca wrogów bezrozumnych niewolników. Po co komuś kogoś przekształcać w bezrozumnego niewolnika, skoro można go po prostu zabić? Trzymaj. Virgil, okej. Jormund, nasz księgowy. Trzymasz to. I dobra. Prawie już mamy miejsce na wszystko. Dobra, potrzebuję 3 na 3. Okej. Dobra, Virgil, potrzymaj to. A nikogo nie obchodzi, że masz średnie obciążenie. I tak nic nie robisz w walce. A, dobra. Dobra. Zobaczmy, co by to jeszcze jest. Zwój stworzenia nieumarłego. Odwaga diabła. Czy coś miał? Nie. Widocznie jej nazwa jako kancelarii nie przynosi zbyt dużej klienteli. No dobra. Tutaj już byliśmy. Chyba już byliśmy wszędzie w tej świątyni. Więc wykonajmy tę prośbę tego szkieleta i poszukajmy tej smoczej krwi całej. Może nie może okaże się, że nie skrzesimy drugiego Hitlera czy coś. Może wszystko będzie ok. Może. Ok, prześpimy się trochę. I ruszamy w drogę. Lochy pod smoczym kręgiem. Haha. Świetna nazwa. Mogliby postawić karczmo takiej nazwie. Miałoby na pewno dużo gości. Okej. A, już jesteśmy blisko awansowania na kolejny poziom. Bardzo fajnie. Dosyć szybko się tłucze doświadczenie, po prostu tłucząc przeciwników. Okej, co my tu mamy? Niedźwiedź Grizzly. No to dobra. Brać go, drużyna. I jego też. Tędy, tędy. Prawda, nie jest trudno znaleźć przejście w takim małym korytarzyku. Okej. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wow, wow. Większy growat. Nie, wątpię, żeby te bestie cokolwiek myślały. Dobra. Zobaczmy. Co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze jest? Sto srypieci i smoczaki jakieś. Dobra. Bez gadania, rzucimy się po prostu na nie. Wow, całe 3 punkty obrażeń. Uważaj, panie, jak machasz to swoją
zacną łapą. Klucz do smoczego kręgu. Fajnie, fajnie. Brzmi uroczo. Więc to pewnie tutaj. I jak widać, znajduje się w środku trochę bestyjek. Demon bojowy. Zamieniliśmy go w demona pokojowego. Albo może inaczej... upokojowanego. Albo coś w tym sensie. Klucz do smoczego kręgu. Przecież już go mamy. Okej. Chyba tutaj nic. O, dobra, dwa demony bojowe. Bo mają problemy z trafianiem w rzeczy. Łapka. Okej, dobra. O, jakieś drugie szaty. Już się spotkaliśmy. A, serio. Obiecuję, że... w najbliższej okazji zrobię porządne porządki w ekwipunku. Przydałoby się. Ok, zanim pójdziemy tam, jeszcze zróbmy rundkę tutaj. Tutaj chyba coś pominęliśmy. Dobra. Tu był zwrot, wracamy. I... Smoczak. Siema. Zapoznaj się z moim przyjacielem mieczem. I ty też, i ty też. To jest bardzo... Jak to jest słowo? Muszę przypomnieć sobie słowo, co mam zapomniałem. Bardzo socjalny... miecz. Coś ten desa. Dobra, więcej krapu. Jakaś niezidentyfikowana mała zbroja. Przyjrzymy się jej w odpowiednim czasie. Ten czas będzie wtedy, kiedy najpierw zrobimy na nią miejsce. Tak, o, tak. Miarkowane obciążenie. Ja remont ją potrzyma. Nie musi się szybko poruszać. Jormund. No dobra, wracamy tutaj. No dobra, mamy dwa punkty do rozdania. Więc możemy zwiększyć siłę woli. No i nauczyć się uderzenia pioruna. Brzmi obiecująco. Koszt manny to zaledwie 25 zmęczenia. Czyli nawet więcej niż kulaplista. No, przetestujemy na kimś niedługo. Zapewne. Dobra. Ty chcesz przetestować? Ci panowie są chyba elektroodporni. Dobra, przetestujemy na czymś innym. Z pewnością to musi mieć jakieś zastosowania. To dziwne, jakieś zaklęcie rzuca. Na przykład kula ognia zadaje im większe obrażenia. Nie, w sumie takie same jemu zadała. A cóż, może lepiej się będzie to sprawdzać na panu w ciężkich zbrojach. Te zazwyczaj mają kiepskie odporności na elektryczności. Okej, dobra, doszliśmy do miejsca. Weźmy smolkę, fiolkę smoczej krwi. No i nic więcej tutaj do roboty już nie mamy. Dobra.
No to w drogę. Z powrotem. To było jedno szybkie podziemie. Dobra. Tędy za mną, drużyno. Jestem bardzo ciekawy, co to za pan, któremu go zamierzamy przywrócić do życia. I co nam zamierza opowiedzieć. Dowiemy się już za chwilę. Prawda? Chyba nieprawda. Ponieważ czas się już skończył. Więc. W następnym odcinku podarujemy tą smoczą krew temu panu, który o to prosił. I cóż, chyba udamy się do Drenholmu w końcu. Załatwimy wszystkie sprawy w Drenholmie. A potem cóż tam możemy jeszcze robić? No, możemy dużo rzeczy robić. Więc zobaczymy, co będziemy później robić. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No i do usłyszenia. Na razie. Cześć.